Hadze, ładny dribbling, Gajos, już jest przy nim Drygas, czysty wślizg, jest out dla Jagielloni. Taką asystę drugiego stopnia, jak to się mówi. Także myślę, że no tutaj dzisiaj wywiązał się z powierzonego mu zadania. Tutaj poszedł Lewczuk agresywnie, też po Hadze i on tą piłkę wygarnął. Próbował kiwać w tak trudnej sytuacji, a można było bardzo prosto. Rafaliev. Giorgio Pophadze. Pophadze. Poszła na pierdolę, rozerwę, gol! Ogilvy'ev, Ogilvy'ev. Merkez müdafiyecisi kimi oyuna başlıyor. Zarasi Empurtov uzalaştırma çalıştı. Peral'ın zervesi ve gol! Mariusz Pera! Rozciąga błyskawicznie na lewą stronę. Tak lubi kontrować Jagiellonia. Poszedł za akcją Michał Bazdan. Bazdan już jest w polu karnym. Bazdan dobrze interweniuje. Pophadze. Noram Buena jeszcze raz Pophadze. Ładnie Gruzin teraz. Poradził sobie z chrapkiem, ale tu... Uwaga, przy piłce Pophadze. Pophadze, przy nim Burliga. Dośrodkowanie. Jeszcze jest Pizga, nie opanował piłki, szans. Pola ze środkowej strefy zagrać bardzo ładną piłkę, która dochodzi do partnera. Głosujemy tradycyjnie na naszym fanpage'u na Facebooku. Maciej Gajos, ten, który wszedł wraz z Stosikiem na początku drugiej połowy, wychowanek Rakowa Częstochowa, ale przegrał pojedynek, teraz znowu. Tęce są rozłożone zupełnie inaczej, bo Pazdan operuje bliżej obrońców, Grzyb nad nim, Quintana jeszcze wyżej, ale przez to mogą się tworzyć luki. Grodzicki. Pophadze, ładny dribbling, Gajos, już jest przy nim Drygas, czysty wślizg, jest out dla... Ewentualnie dał za europejskie puchary może. Wtedy może to jakiś miałoby by sens, tak? Taka pierwsza ósemka, ja rozumiem, że Beniaminek, ale... Z drugiej strony też trzeba stawiali ani Quintana, ani wcześniej Piątkowski i Pazdana, który się tam włączał na prostopadłą piłkę. Mogli spróbować dać tutaj obrońcy swojej drużyny. To jest stara taka zasada, że jak się włączy środkowo obrońcy... Pophadze. Proszę, osaczony przez Dudkę. Poszedł, że z ławki, że ten karny nie słyszy. Pophadze utrzymał się na nogach jeszcze ślizgiem, zaatakował piłkę Gruzin. Wcześniej jednak miał... Kazel, Matras. Nie było tam jednak z przodu nikogo po tej prawej stronie. Ruszył, żeby zatrzymać wyprowadzenie piłki przez Jagiellonię, Wilczek. No bo umiejętności Zalamidze i Quintany to gol dla Jagiellonii, a te akcje wszystkie, które stwarzają Lechici, to też jest efekt poszczególnych umiejętności. Murawski, Linety, teraz chciał tę piłkę zagrywać ponad linią obrony przeciwnika. Cissej. Tak, jeździłem do Spały. Fajnie było, mieliśmy okazję spotykać się z czołówką lekkoatletów polskich, można powiedzieć. Byliście lepsi od nich wtedy? No, zależy w jakim elemencie. Inicjatywę mają więcej z gry, mają Quintanę, który widać, że prowadzi grę zespołu, ale to nie tylko Quintana, to są też inni zawodnicy, którzy się fajnie pokazują. Jagiellonia prawą stroną, Piątkarz teraz cofnął się, Piątkowski, balaj na szpicy, Pophadze. Okaci teraz bliżej gra rywala zdecydowanie. To jeszcze raz będziemy mieli możliwość zobaczenia, w jaki sposób Pogoń strzeliła gola. Należałoby zwrócić na jeszcze jedną sytuację. Mądre zachowanie Lewandowskiego, który wbiegł. His first appearance. He'll be delighted, won't he? There's a lot of fans obviously in the stadium have been aware of Steven for a while now and maybe felt he worked. Giving away to Cox. Ale Kiraton Gera Cider. Dwa. To pana czeka żadna. A razem tu Lev Gajda na pozorze. Pophadze Jagasze. Šolić. Yeniden topu Kamanyo başına gönderip. Giorgi Pophadze topladı.
Heyler Elier, 4 futbolcu adı Marius Pena. Öpürmesi istenen kim alınmadı. Ve Gayda Pozuntusu. Çok tehlikeli bir... Seynov. Ristović. Gayda pozulur. Ristović'e dəqiq alınmır ve top Bakı futbolçularında kaldı. Top Hadzi. Stepan Polya. Cavadov. Top Sarjan Hatürüdür. Efran İsmailov. Top Hadzi. Oyunu oxudu. Emre Sotta. Top Hadzi. Sam też podkreśla Pazdan, że o tym może jednak za chwilę, bo na razie w ataku jest Pogoń Szczecin.